Ukazuje się, że DLC do Elden Ringa Shadow of the Erdtree kopi dubsko nie tylko mnie. Spora ilość fanów jest y, mocno rozczarowana tym, jak trudne jest DLC do Elden Ring'a, i szczerze powiedziawszy, nie dziwię się. Słyszałem, co prawda, wcześniej, że DLC ma być w cholerę trudniejsze od podstawki, ale naprawdę nie spodziewałem się, że pierwszy boss główny, na którego trafię, zajmie mi 2,5 godziny. No, musiałem walić łbem o ścianę, żeby go pokonać, ale w końcu mi się udało. Ale dalej uważam, że jest to bardzo dobre DLC. Innego zdania za to są gracze oceniający Shadow w DR3 na Steamie. I jak możemy sobie zobaczyć, DLC do Elden Ringa ma aktualnie mieszane oceny. Tylko 62% z 18 tysięcy recenzji użytkowników jest pozytywna. W recenzjach możemy przeczytać: Niestety nie dam temu DLC łapki w górę. Gra mi się dobrze, ale mocno przesadzili z tymi bossami. Zawsze w Soulsach uczyło się movesetów i pokonywało tych trudnych przeciwników. Tutaj wszystko wybucha na mapie i czasami nie wiesz co się dzieje. Pełno ataków AOE i po nich kolejne AOE. Czasem wystarczy jeden niewłaściwy ruch i trup na miejscu bo boss nie pozwoli ci wykonać ruchu, bo zasypie cię atakami. Już w podstawce duże rzeczy mi się nie podobało, a tutaj to zrobili na większą skalę. Po pokonaniu bossa nie czuję, że w jakiś sposób nauczyłem się z nim walczyć i kolejna potyczka byłaby prostsza. Raczej mam wrażenie, że tutaj mniej mnie zasypał wszystkimi i udało się go pokonać tym razem. To może być moja ostatnia produkcja od From, w którą gram. Tak szybko po premierze, bo strach pomyśleć jak będą wyglądać kolejne produkcje. A Ajajaj. E, trochę boli w serduszko czytać y, komentarz, że to będzie o, czyjaś ostatnia produkcja od From Software, w którą zagra tak szybko po premierze. Reszta ocen jest bardzo podobna. Ten dodatek jest tak Hue, że z wrażenia poszedłem zagrać w Dark Souls 2. Oj, bluźnierstwo! E, I download Dark Souls 2. Dwa... I download Dark Souls 2 after playing it, definitely not worth $40 Blasphemy! M mam wrażenie, że Dark Souls 2 są o wiele. Są obiektywnie gorszą grą niż DLC. Niestety nie gra się w ten dodatek dobrze. Walka na schodach, gdzie przeciwnik jest wyżej, to koszmar, a takich jest wiele. Chyba brak jest też pomysłu na wymagających wrogów po zadawaniu im długich, prawie bez przerw, sekwencji ciosów. Szkoda. I szczerze powiedziawszy, tak, doświadczyłem tego. Doświadczyłem tego z pierwszym bossem, z tańczącym lwem. Doświadczyłem tego nawet dzisiaj na streamie z Rylaną. No... Wojowniczka, pełna zbroja, dwa miecze. Ta walka jeszcze mi się na początku podobała. Podobały mi się jej, jej ruchy, pełne gracji, animacje, świetny design po prostu tych ataków, tej, tej postaci. Oczywiście do pewnego momentu, w którym zaczęła mnie łoić jak pitbull niemowlaka, i uznałem, że e, chyba pora poeksplorować trochę i się uspokoić, bo frustracja była już nie do zniesienia. Tylko czy to oznacza, że DLC jest złe. Bo tak, bosowie są trudni w cholerę. Bosowie w Shadow of the Earth 3 są najtrudniejszymi bosami, z jakimi przyszło mi walczyć w jakiejkolwiek, po pierwsze, fromsoftowej grze i nawet innych souls-like'ach. Mam wrażenie nawet, że w Lies of Pi byli łatwiejsi bossowie, gdzie tamtej gry no nie podeszła mi za bardzo do gustu przez to, jak trudna była, ale mam wrażenie, że tam to było dość tania trudność. Tutaj jest trochę z tym inaczej. To jest dalej fromsoft, to, to są dalej bosowie, którzy są których da się przeczytać, mam wrażenie, i dobrze tego uniknąć. I ja po prostu... Mi to po prostu nie wychodzi, tak? Skill issue. Po prostu. Nie jestem zbyt dobry. Tylko to jest właśnie to. Czy DLC nie jest zbyt trudne, żeby było dobrym DLC? Bo mi się wydaje, że DLC jest zarąbiste, jest świetne. Lokacje po prostu... Czasami zapierają tych w piersi, w podstawce nawet tak nie było, jak w DLC. -u. To jak są zaprojektowane te lokacje, też jest świetna eksploracja, jest po prostu zarumbista Ile tam jest warstw, że mogę spojrzeć do góry, o, tam mogę pójść, spojrzeć w dół, tam też mogę pójść. I o, jeszcze głębiej coś jest, tylko się chowa we mgle już, bo jest tak nisko. Tam też mogę pójść, bo widzę tam o, jakiś przeciwnik się tam kręci. To jest świetne, ale faktycznie rozumiem graczy, którym trudność bossów odbiera przyjemność z grania. Bo tak, jak walczyłem 2,5 godziny z lwem tańczącym, jak walczyłem teraz, nie wiem jak długo, nawet chyba też około 2 godzin. Z tą Relaną, czy jak ona ma tam na imię, dwóch Księżycy, było ciężko mieć z tego fan. Szczególnie, że większość bossów, jak i bardzo duża część przeciwników, w Takich zwykłych na świecie. Macie na dwa hity, mimo że mam 60 Wigoru i 1900 HP. -ków. I w ciężkim pancerzu biegam. Większość przeciwników, mimo to, ma mnie na dwa hity. I stąd stąd się biorą te elementy frustracji. I z jednej strony rozumiem graczy, którzy nie mają przyjemności z grania w DLCK, bo jest dla nich za trudny, ale z drugiej strony, czy to, że jest bardzo trudna gra, oznacza, że jest to zła gra? No też niekoniecznie. Ja tu widzę bardzo dużo niuansu, który nie jest po prostu zero-jedynkowy. Tylko myślę, że najważniejszym punktem jest to, że tak, to jest subiektywne. To, czy to DLC jest dobre, czy nie, jest mocno subiektywne. No i jak na przykład ja uważam, że mapa jest świetna, to ktoś pisze, olbrzymia mapa, no jest tylko, że w większości totalnie pusta, nudna i powtarzalna no ja tak nie odczułem. Za każdym rogiem coś znajduję nowego. Jak są szerokie połaci, to dlatego, żeby ten świat no był duży, jednak żył. Tak? To nie może być jeden korytarz. O to, o to chodzi myślę w tej eksploracji, że jak pojadę sobie koniem tam, to o kurde tutaj jest jaskinia. O cholera jest cała zamrożona pełno garów i tracę tutaj poczytalność w tej jaskini, bo szukam tylko końca, ale świetnie się przy tym bawię. Pojadę w drugą stronę, zobaczę świetny widok, spojrzę w oddali kurde tam mogę być. Jeśli pójdę dalej tą ścieżką. I tak samo jest subiektywne, to czy to DLC jest dobre. Bo jak ktoś nie ma przyjemności grania z tego DLC-ka, bo jest dla niego za trudne, to ma 100% prawa do posiadania tej opinii, i dla niego jest to fakt. Także jak osobiście nie dałbym łapki w dół DLC-kowi, tak rozumiem graczy, którzy wyrażają taką opinię. Myślę też, yy, tak naprawdę skąd się wziął ten dysonans, że tak dużo graczy grało w Elden Ringa, tak dużo Elden Ring graczy przyciągnął do w ogóle gier from Softu przez otwarty świat i przez opcję radzenia sobie z tymi bossami, bo mamy duchy, mamy NPC-ów praktycznie przy każdej walce, żeby przyzwać, żeby nam pomagali. Albo możemy grać magiem, co będzie turbołatwe po prostu wtedy. Jakby są inne sposoby na poradzenie sobie z tymi bossami niż bieganie nago z puklerzem, parowanie każdego ciosu i wykonywanie tylko krytycznych ciosów. Ale nawet bez tego, podstawka moim zdaniem jest Turbo łatwa. Tylko tak, ja grałem w Dark Souls 1, ja grałem w Sekiro, ja grałem w Bloodborne. Jak podszedłem do Elden Ring'a ponownie, po dwóch latach od premiery, żeby zrobić sobie builda po prostu pod DLCK, większość bossów rozwaliłem na raz, byli po prostu załatwi. Radan zajął mi dwa podejścia jedynie. Złoty Godfrey zajął mi dwa. Moog... Mógł zajął mi 8. Tutaj miałem lekkie problemy. Myślę, że dla wielu innych graczy też podstawka jest łatwa po prostu. Bo nie oszukujmy się, Elden Ring potrafi być najłatwiejszym Soulsem, w jakiegokolwiek będziemy grali, bo mamy te ulepszenia, ale nawet bez tego, po prostu, be bez nawet przyzywania duchów, jest łatwy. Mamy tyle możliwości buildów, tyle damage'a możemy wycisnąć ze swojej postaci, że większość bossów potrafi paść na od 5 do 10 ciosów. Dobrze wymierzonych, nawet biorąc parę na klatę, bo nas nie zabijają na dwa hity. I tu jest ten dysonans, że w Shadow of the Earth 3 praktycznie każdy boss ma nas na dwa hity. I mają też bardzo długie kombosy, mają bardzo dużo ataków AOE, tak jak pisał ktoś w tej recenzji. Poziom trudności jest podbity maksymalnie. Mam wrażenie, że DLC do Elden Ringa jest nawet. Trudniejsze od Sekiro, gdzie moim zdaniem, do jeszcze przed Shadow of the Earth 3 uważałem Sekiro za najtrudniejszą grę From softu. szczególnie Demon of Hatred, cztery paski życia. God damn it. Ja tu widzę ten problem, że podstawka była tak łatwa, a DLC jest tak trudny, że gracze, którzy po prostu przechodzili przez podstawkę jak Masełko, teraz mają spory problem. I tu nie liczy się levelowanie. Muszę mieć 60 wigoru, najcięższy pancerz w grze, wszystkie amulety na odporność. Okej, okay. przeciwnik nie weźmie nas na dwa hity, tylko na trzy. Swoim kombem, które ma 13 ataków. Więc tak, jest w cholerę trudno. Jest dysonans pomiędzy tym, jak jest w DLC-ku, a jak jest w podstawce. Tylko, że też takie było zamierzenie, bo jak sam Hidetaka Miyazaki powiedział w wywiadzie z sinetem chcieli przesunąć granicę w zakresie tego co może wytrzymać gracz. No i na pewno im się to udało. Pytanie, czy chcą przesuwać te granice kosztem tylu negatywnych ocen i kosztem tego, że wielu graczy po prostu to DLC odrzuci od Elden Ringa tak kompletnie i od od tego dodatku na pewno. No bo tak, bossowie mają bardzo dużo bullshit ataków, mają tych ataków też bardzo dużo, czasem w niekończących się praktycznie, przynajmniej tak się wydaje, w sekwencjach, gdzie przeciwnik wykona combo, które znasz i ma pięć ataków, gdzie nagle płynnie przejdzie w kolejne kombo, które ma trzy ataki, z którego nagle płynnie przejdzie do kombo, które ma cztery ataki. I masz wrażenie, że cholera, źle się nauczyłem tego combo, czy o co chodzi? Czemu, czemu ten przeciwnik nie ma staminy? Czemu on ciągle mnie atakuje, a ja nie mogę nic zrobić? Unik, unik, unik jedno trafienie, już drugi unik wykonam źle, drugie trafienie jestem dead. Nie mam czasu się leczyć, nie mam czasu się zbufować. Czego tak naprawdę w podstawce mi brakowało, bo Elden Ring był dla mnie w cholerę łatwy, i teraz w końcu. W końcu mogę walczyć z jakimś bossem 2,5 godziny, męczyć się, wkurwiać się przy tym niemiłosiernie, nienawidzić tego bossa, ale mimo to go pokonać po prostu swoją masywną upartością. Bo jestem uparty w cholerę i dopóki ten boss nie padnie, to ja z nim nie skończę. Bo dla mnie już wszystkie, wszystkie pozostałe FromSofty są łatwe, bo po prostu grałem w praktycznie wszystkie. Hidetaka Miyazaki też powiedział, że obniżenie trudności Elden Ringa popsułoby grę. Jego zdaniem. Miezak miał wywiad z The Guardian, w którym powiedział, że gdybyśmy naprawdę chcieli, aby cały świat grał w tę grę, moglibyśmy po prostu bardziej zmniejszyć poziom trudności, ale to nie byłoby właściwe podejście. Gdybyśmy przejęli takie podejście, nie sądzę, że gra osiągnęłaby to, co zrobiła, ponieważ poczucie osiągnięcia, jakie gracze zyskują po pokonaniu tych przeszkód, są fundamentalną częścią tego doświadczenia. Zmniejszenie poziomu trudności pozbawiłoby grę. Tej radości, co moim zdaniem zepsułoby całą grę. I tak, ciężko się z nim nie zgodzić. Mi też by to zabrało tą przyjemność, bo jak przez większość bossów w podstawce teraz się przebiłem z, po, przy pierwszym podejściu, nie czułem absolutnie żadnej satysfakcji z pokonania. Z ja Sa miałem satysfakcję? Że mój build jest OP? Nie wiem, że wyfarmiłem tyle run, że go rozwaliłem? Nie wiem, jakby okej, okay, uniknę jednego, drugiego, trzeciego ataku, po czym walnę przeciwnika, tak powtórz to 10 razy i tyle. Tylko właśnie to jest to, że jeśli podstawka jest. Trudnościowo, przynajmniej dla mnie osobiście, takim gdzieś powiedzmy 3 na 10, tak DLC czasami podchodzi pod 8, 9 na 10 w trudności, czasami 10. Jeszcze nie, nie walczyłem z ostatnimi bossami, walczyłem dopiero z dwoma wymaganymi, więc to na pewno się jeszcze zmieni, jeszcze pewnie trafię na trudniejszych. Tylko jeśli gra jest tak trudna, że jest 8, 9, 10 w, na skali trudności, no to też zabiera to przyjemność. Tak samo jak Zabiera przyjemność, kiedy gra jest za łatwa. To też, też nie ma tego, tej przyjemności. Tym idealnym, złotym środkiem no jest środek, jest gdzieś pomiędzy, jest gdzieś ta 5, 6, ta trudność. Żeby to było trudne, żeby trochę ci to zajęło, ale dalej dawało ci satysfakcję, bo z tym akurat no, ci gracze mają rację. To im odbiera przyjemność, więc zostawiają negatywne opinie. No i najważniejsze pytanie to, czy mają nerfić. Części graczy się to definitywnie nie podoba i odbiera to im przyjemność z grania. Części graczy się to bardzo podoba i <gryw> piszą innym get good, scrub, oczywiście. Bo to gracze w każdy weteran ci napisze get good. Osobiście nie wiem, czy chciałbym, żeby nerfili, bo okej, okay, boss mi zajął 2,5 godziny. Myślałem, że padem rozwalę monitor i wywalę go za okno, ale z drugiej strony dawno nie miałem tego uczucia, że po wygranej walce trzęsły mi się ręce, bo było tak blisko po prostu, żeby on mnie zabił. Jak nie miałem już leczenia, miałem pół HP, więc mam je na hita, a on ma po prostu ciutkę i też padnie na hita ode mnie, tylko że on aktualnie jest w środku swojego 13-atakowego kombo i muszę to zrobić idealnie. Takiego, nie wiem jak to inaczej nazwać, stresu dawno nie miałem, takiego przyjemnego, takiego... Takiego bycia na krawędzi, takiego mamo chce do domu i tego uczucia świetnego jak pokonam, tak dałem radę. O, oh, Jesus, jakie to było ciężkie, ale satysfakcjonujące. I wracając do tego punktu, który, mu, który przytoczyłem w połowie, jakby mam wrażenie, że najbardziej się rozbija o to, że to DLC nie jest osobną grą, bo to jest cholernie trudne DLC do cholernie łatwej gry. Myślę, że to jest największy dysonans niestety. Jakby to była inna gra, jakby to było takie Sekiro. Sekiro też było w cholerę trudne i myślę, że nie każdemu podeszło. Tylko, że Sekiro nie było dodatkiem do, nie wiem, Demon's Soulsów, które też są łatwe. Tutaj możemy przejść z podstawki ze 150 levelem, jak ja. Gdzie każdego miałem na hita, a oni mi nic nie robili, do Delceka, gdzie przeciwnicy mają mnie na dwa strzały, a ja muszę się napocić na zwykłą grupkę jakichś przechodniów na zabłoconej ścieżce. Tego dawno nie było, tego mi brakowało, szczerze. Bardzo mi tego brakowało w podstawce, że podstawka nie jest trudniejsza. Ja to dostałem, ja jestem w cholerę zadowolony. No i pytanie pozostaje: gdzie jesteście, w którym obozie jesteście wy? I czy ta trudność może was odrzucić? Bo to, to jest też ważne pytanie, Jeśli jeśli jeszcze nie graliście, to czy jesteście gotowi przez dwie godziny walić łbem o ścianę? Bo może się tak wydarzyć. Chyba że jesteście takimi weteranami, że przeszliście wszystkie soulsy na, na pierwszym poziomie ze sztyletem i puklerzem. Chociaż i tutaj może być inaczej, bo Forbes na przykład też zebrał parę recenzji i jedna z nich pisze, że rozgrywka sprawia, że grę trudno polecić spastyczni bossowie z gwałtownymi ruchami typu roll catch i mnóstwem fizycznie bezsensownych ruchów sprawiają, że bossów w tym DLC trudno znieść. Jako ktoś, kto pokonał wszystkie gry FromSoft postaciami na pierwszym poziomie, e, tak dla zabawy, w tym przypadku zrezygnuję z DLC-ka. Tylko o to w Soulsach chodzi. Soulsy od zawsze nie były dla każdego. Myślę, że to bardzo dobrze, że Elden Ring przyciągnął bardzo dużą ilość graczy nowych, no tylko to DLC dość postawiło sprawę jasno, czym są Soulsy. Soulsy nie były łatwymi grami. Teraz już się wydają łatwe, bo graliśmy we wszystkie, więc gracze stają się naturalnie lepsi w, w nie wszystkie. Tylko moje po pierwsze podejście do Sousów też było cholernie trudne. I teraz, jakbym zagrał w Soulsy jedynkę, w Demon Soulsy, w Sekiro, już by było znacznie prościej. I to DLC sprawia, że ponownie mam ten zastrzyk tej trudności. No ale to tylko moja opinia. Taka jest opinia reszty graczy, przynajmniej na Steamie. Co wy o tym sądzicie? Czy warto dawać całemu dlc łapkę w dół tylko dlatego, że jest za trudny? Nie patrzeć na design i tak dalej? Jak jest za trudny, to znaczy, że nie można tego przejść, chociaż też nie do końca są sposoby na ułatwienie sobie tej rozgrywki. Każdy znajdzie sposób, mam wrażenie, na pokonanie tego bossa, z którym ma problem. Czy to przez przyzwanie duchów, czy, nie wiem, pójście w magię. W każdym razie, co sądzicie o tej całej sytuacji? Jak oceniacie Shadow of the Tree i kto wam sprawił najwięcej problemów? Więc jeszcze strzelcie suba, dajcie lajka i zapraszam na streamki tutaj na YouTubku. Właśnie sobie, właśnie streamuję Shadow of the Tree, także zapraszam. I do następnego, nie? Narka.